Moim znajomym, którym urodziło się dziecko, udało się zarejestrować telefonem komórkowym pierwsze kroki tego dziecka. I pamiętam, jak z wielkim entuzjazmem pokazywali mi ten filmik, który musiałem, ale chciałem też oglądać kilka razy a oni znali go już na pamięć każdy krok tego dziecka każde potknięcie i znali już ten krótki pochód tego małego człowieka znali już to na pamięć ale wpatrywali się w ten filmik a właściwie w swojego synka na tym filmiku i w każdy krok jeszcze nieporadny bo bo to jedne z pierwszych kroków ale wpatrywali się z zachwytem było widać zachwyt w tych rodzicach który się udzielał również mnie oglądającemu było widać zachwyt swoim dzieckiem, widać, bo jak oni się wpatrują w każdy ruch tego dziecka. I ta sytuacja mi się przypomina w kontekście dzisiejszego psalmu, jednego z piękniejszych psalmów 139, w którym czytamy, że właśnie Bóg tak się w nas wpatruje, Bóg tak nas zna, tak zna każdy nasz krok, każdy nasz ruch, każdą naszą myśl, każde nasze słowo. Dokładnie ten psalm mówi, że zanim Słowo się pojawi na naszym języku, Bóg zna już je w całości. On nas przenika do głębi, On zna wszystkie nasze kroki, wszystkie nasze drogi, wie kiedy odpoczywamy i kiedy chodzimy, bo Bóg się w nas wpatruje. Ale nie wpatruje się w nas. E jak ktoś, kto nas śledzi, jak ktoś, kto nas podgląda i, i czyha, żeby wyłapać jakąś słabość, ale wpatruje się właśnie jak ci rodzice z zachwytem, widząc nasze nieporadne czasami kroki, to, że się czasami przewracamy, upadamy, że niepewnie jeszcze stawiamy swoje nogi, swoje stopy na ziemi, ale on się właśnie wpatruje z zachwytem, bo jesteśmy jego dziećmi. Warto dzisiaj w ten sposób przeczytać ten psalm i pomyśleć o sobie, właśnie jako takim dziecku, na którego jest skierowany miłosny, pełen zachwytu wzrok mamy i taty, wzrok Pana Boga, który rzeczywiście chce się naszym, nam, naszym życiem zachwycać i cieszy się, jeśli nam coś wyjdzie, jeśli coś dobrego się uda, jeśli uda nam się postawić kilka kroków do przodu. Ale jest też gotowy w każdej chwili podejść i pomóc, podnieść, kiedy widzi, że upadamy, kiedy nasze kroki są jeszcze niepewne i prowadzą nas jakoś do upadku. Więc On nas zna, On nas przenika i to, jest, to nie jest wiedza, która powinna nas napełniać jakąś trwogą, przerażeniem, że o Matko On wie o mnie wszystko i co teraz, tylko to jest wiedza pełna zachwytu. Pełna miłości, wiedza, która, Pana Boga, która, która nas przenika do głębi. On zna nas na wskroś, zna nas na wylot, wie czym żyjemy, wie co jest w naszych myślach, w naszym sercu. Wie o nas wszystko i, i nadal nas kocha. Czasami tak jest, że się boimy, że gdyby ktoś o nas się dowiedział wszystkiego, zobaczył nasze życie od kuchni, to mógłby się przerazić. Bóg nas zna dokładnie, do dogłębiej, lepiej niż my samych siebie i nadal nas kocha i nadal nie cofa swojej miłości, tylko jest wobec człowieka pełen zachwytu.